Awantura o kasę, odcinek trzeci. Zapraszam. Podobno jakieś bugi będą i w tym odcinku, w sensie z dźwiękiem czy z obrazem, nie wiem. Ale jak da radę oglądać, to obejrzymy. A jak nie, to i tak obejrzymy. Oglądamy. Jakieś giereczki będą. Ufoludy. Balatro pewnie w nocy i tyle. Dzisiaj sprzątanie bazy. Tak, Łukasz, zgadzam się. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa w programie Awantura o kasę. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć mistrzostwo, trzeba mieć doskonałą wiedzę, stalowe nerwy, żyłkę harzalistki i najmocniejszą drużynę, ponieważ Awantura o kasę to pojedynek drużyn. A oto 12 śmiałków, witam, którzy poziomka. Zdecydowali się zmierzyć ze sobą w naszej grze. Łukaszu, no. Są oni podzieleni na trzy drużyny. Co roku konkursy te nagrody. Drużyny są tak skonstruowane, aby ich poszczególni członkowie uzupełniali się. Jak lubisz teorię ITP, polecam kanał Hardcore Teaching. Okej, okay, a zerkę później. Wiedzą, każdy jest mocny w innej dziedzinie. Ale jakie teorie? Poznajmy naszych graczy. Drużyna niemieckich to Piotr Grenda, student wychowania technicznego z Barczewa. Witam. Ksiączyk, radiolog. Dobra, i właśnie to jest problem. Moja teoria, że kiedyś ludzie... Ona jest po studiach. Ona ma 21 czy 2 lata. Masażystka z Krzanowa. Dariusz Orłowski, deweloper z Łodzi, kapitan drużyny. Deweloper. To jest twoja wina, że mieszkania po milion za w dupę klatkę na szczura. Dobra, brać pochodnie. Nie, poczekaj, ja jestem za kapitalizmem. To dzięki niemu mamy gdzie mieszkać. Doceniajmy takich ludzi. Drodzy, Henryk z Radomia. Drużyna Zielonych to... Nastawiłem się. Informatyk z Wodzisława Śląskiego. Maciej Górecki, socjolog z Opola. Łukasz Wnuk... To jest deweloper gierek? A jakich? Ten sprawa z Radomia, kapitan drużyny. Tynioki, powaga. Księgowa z Bydgoszczy. Drużyna Żółtych to... Dosłownie typowy skin księgowej. ...medycyny z Krakowa. Wawrzyniec Augustyn, student filozofii, również z Krakowa. Kapitan o, drużyny Tomasz Kuzawa, rudy. Student filozofii z Krakowa. I Paweł Kurcz, student stosunków międzynarodowych z Krakowa. Sami studenci. Ja w drużynie Żółtych widzę swojego starego znajomego z baru, uczestnika programu Bar. Witaj Tomku, jesteś teraz w drużynie Żółtych, ale także w barze. Byłeś planszowy? W żółtej drużynie. Wtedy akurat nie przyniosło ci to szczęścia. No jakie masz przeczucia przed dzisiejszym programem? Jeśli chodzi o kolory, to chyba przypadkowy zbieg okoliczności, mam nadzieję. A jak myślę? No, myślę, że będzie dobrze. Liczę, że bardzo dobrze. A jest to jakiś YouTuber? Z barowiczów, z twojej może drużyny żółtej, kibicuje ci dzisiaj. Były? A wiedzą w ogóle, że startuje? A są tu? Nie widziałem, nie widziałem. Nie widziałeś? No to zobacz. Jest z spoko, nami Machoń. Uczestnik drugiej edycji baru, Eryk Alira. Ty. Co to jest? W sensie... Kto to jest? Dupa, Eddie. O, właśnie, Eriku, chodź do mnie na chwilę. No powiedz, będziesz kibicował Tomkowi? Na pewno. No co byś mu powiedział na początek programu? Powiedziałbym tylko, on to wie, kasa dla ciebie, słowa dla mnie. Zostań z nami, Eriku, kibicuj. Okej. Drużyny zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie. Będą walczyli o przejście do finału. Finał z kolei to pojedynek z drużyną Eryk. Mistrzów. To jest loża, która czeka na... Z jakiego programu ten Eryk jest? On mówił. A aktualną i wciąż niezwyciężoną drużyną mistrzów w awanturze o kasę są najlepsi gracze w turnieju. Życiowa szansa pod wodzą pani Elżbiety Raszyńskiej. Zapraszam. O! Ej, ci mistrzowie serią są dobrzy, ja im kibicuję. O, Kulak nie idzie. Co ty
Będzie stream z bitej śmietanki w sobotę, będzie. Pytałem się i można. Drużynę mistrzów po raz trzeci. Jak forma dzisiaj? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Czy te już ten podwójny sukces pomógł państwu? Pomógł, podbudował. Poza tym nasza drużyna jest bardzo silna, bo u nas są trzy skorpiony, a my jesteśmy jadowici. A i wspomagani jeszcze przez bytę. Dobra, Zodiakara, XPP. Na ile korzysta pani z taktycznych porad pana Marcina? Ej, teraz wymyślili nowy znak Zodiaku. Serio ci mówię, to nie jest Pepo Foil. Jakiś tam coś na W, tam jakiś dupę, jakiś ten, jakiś winorośle w dupę, no, czyli tak, no to tyle, no to tyle, po prostu to tyle. A wężownik, co to w dupę jest? No dużo, muszę go słuchać, no bo tak jak mówię, no nie będę się powtarzać, no. Mimo upływu lat ja jestem w dalszym ciągu na żywioł. Witamy państwa w loży mistrzów po raz trzeci. Tak więc drużyna niebieska, zielona i żółta, ta, która zwycięży pierwszy etap, zmierzy się w finale z naszymi mistrzami. A jesteś takiego, Łukaszu? To znowu zobaczymy ich w loży mistrzów. Ciekawe, czy na YouTube to jest. Jeżeli natomiast przegrają, to ustąpią miejsca w swojej loży nowej drużynie. Witam, rozpoczynamy Nersi. Pierwszy etap. Wiesz, że... A, no słyszałem, no. Tej bitej świetance. W pierwszym etapie grają trzy drużyny, niebieska, zielona i żółta. Każda od razu otrzymuje w tym momencie po 5000 zł. Nie jest Johnny. A to jest koło, na którym mam 31 kategorii pytań. Za dobra, dawajcie te pytanka, kategorię. Jestem głodny wiedzy. Podam nazwę kategorii, wtedy państwo przystępują do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze za to pytanie przechodzą do puli następnego pytania. Wiemy, panie Krzysztofie. 8 pytań w pierwszej części gry. Losuję pierwszą kategorię. Losuj. Ibis. Anatomia kategoria człowieka. Anatomia człowieka. Mistrzowie 300 i pas? No do tej pory tak grali. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Flucze? I słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. Niebiescy 500. Żółci 600. Ty, Rudy, jak leci. Niebiescy 800. 800. Ty, a ten Rudy z żółtych wie, że to nie licytacja u Eryka? W sensie... No, luj. Eryk to jest losowe imię, które powiedziałem. Nic nie miałem na myśli. Czekaj, dzięki Moted za Prima, witam. Paweł jest studentem medycyny, rozumiem, że witam. Skąd taka wysoka gra? W puli tego pytania. No to zobaczmy, studenciku, jak se poradzisz. Jak nazywamy proces pojawiania się pęcherzyków powietrza między komórkami włosa? Pomyśl jakie są nazwy tego typu procesów, jak nie słyszałeś? No dobra, no to coś się kojarzy. Kombinuj, jakaś taka nazwa, jak może być? Nawet nie wiem, co to w ogóle znaczy. Ejakulacja? Nie, co ty... Podpowiedź. Kupujemy podpowiedź. Proszę bardzo, sprzedam podpowiedź za 1500 zł. Już! Proszę, sprzedam za 1000. Czego ty się, Rudy, cieszysz, jak już na minus wyszedłeś, kupując to za 1000? Podpowiedź to są cztery warianty odpowiedzi. Jedna. Przepalił 1000 zł i się cieszy. Odpowiedzi będzie dobra. Łupież. Ej, łupież. Pigmentacja, siwienie. Ej, siwienie może? Pęcherzyki powietrza. Kołtun? Tak. Pęcherzyki to kołtun. Odpowiedź trzecia bodajże z kolei. Kołtun. Niestety nie. To jest siwienie. No! Wiem, bo jestem stary. 2400 zł
S. Te pieniądze przechodzą na następne pytanie. Jeszcze 7 pytań do końca pierwszego etapu. Lop. Dzięki, Devil Żółw. Dzięki za 5 lat. Żółw. Losuję kolejną kategorię. No. Gramy dalej. Ale to w puli dalej jest te 2,5 koła, nie? Wylosowana kategoria to geografia świata. No, Rudy lekko strollował, zgodzę się. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Żółci 600. Żółci 600. Oni widzą, ile jest w puli? Grajcie! 800, co da więcej? 900 żółci. Żółci 900. 1000 niebiescy. Mam 1000 niebiescy. Zieloni, coś się obudzicie? Mam od żółtych 1100. Ja pierdzielę, zieloni by weszli 10k by mieli. Mam 1200 od niebieskich. 1300 żółci. Niebiescy, bo zieloni chyba... 1500. 1500 od niebieskich. Zielony próbuje. 1600 od zielonych, którzy wrócili do licytacji. Żółci wabank, bo odpadniecie, szybko. I czy ktoś da więcej niż 1600? 1700. 1700 niebieskich. 1900. 1900 żółci. No wabank ktoś. I kto da więcej? 1800 zieloni. Mam już 1900 od żółtych. Czy zieloni dadzą więcej? 1900 po raz trzeci. Boże, czy ty to widzisz, jaką on miał w dupę minę, ten zielony czub? Więcej? 1900 po raz... O, w szoku, że nie przelicytował. On nie rozumie, co się wydarzyło. Więc zaraz mnie popieprzy. Sprzedane. Chłopie, prawie 8000 w puli. W puli tego pytania mam 7600 zł, a pytanie to kupili za 1900. Ja pierdzielę. Jak nazywa się stolica amerykańskiego stanu Colorado? Jezus Maria. O Boże. Ty, Colorado to jest tam, gdzie jest wielki kanion, nie? To coś może z tym, typu... Denver? A? Nie wiem, ja nie mam pojęcia, tak szczerze. Ja bym strzelał, że... Nie, nawet nie mam w głowie. Kolory Avalanche. Odgłos? Odpowie może Paweł. Denver. O! Zieloni także mocno licytowali. Jak sądzą państwo, czy to jest dobra odpowiedź? No, chyba byśmy się zgodzili. A niebiescy? Zapylacyjnie Denver. Ja również, Denver. Nice. Tak jest. To była dobra zagrywka drużyny żółtej, czyli studentów z Krakowa. Ej, ładnie. W tej chwili ja na ich koncie najwięcej pieniędzy. 8600 zł. Ale dlatego jest 4, a nie 1. Tuż za nimi drużyna zielonych 300 i drużyna niebieskich 2300. No, tumbak zrobili. Jeszcze ładny. 6 pytań do końca pierwszego etapu. Zanim wylosuję kolejną kategorię, krótka przerwa reklamowa, a potem widzimy się z powrotem. Rudy, myślisz, że dzięki temu będzie miał kolegów. A jak jest naprawdę? Oglądają państwo podczas reklamowej teleturniej Awantura o kasę. Teraz żółci mają 8600 zł. Tuż za nimi drużyna zielonych 300 i drużyna niebieskich 2300 zł. Gadasz, jeszcze 6 pytań do końca pierwszego etapu. Dobra, ty. W sumie dużo jeszcze pytań. Tak naprawdę każdy jeszcze ma szansę. Zależy, czy te brudy będą mocno licytować, czy będą grali typu 300 i pas. Kategoria podpowiedź. Aha. Mogą państwo teraz kupić podpowiedź. Podpowiedź zawsze się może przydać w dalszej grze. No myślę, że warto ją kupić. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Już nie będą dalej. 500 niebiescy. 500 niebiescy. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Co jest w dupę? Ty żółty, co ty? Za 1000 kupiłeś, nie chcesz za 600? Uważam, że... 500 zł za podpowiedź to jest bardzo dobra cena. Losuję następną kategorię. Co tu się w dupę dzieje, ty? Ej, żółci to chyba na RNG lecą, że mają prawie 10k, bo tego nie rozumiem. No, myślę, że mam dobrą wiadomość dla żółtych. Jak sądzicie, co tu mam? No, może to być filozofia z religią. Nie? Nie. Polityka? Nie. Anatomia człowieka. Ale nerdzik.
Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Zieloni i słucham 300. Państwa. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. Kto da więcej? 500. Niebiescy 500. Kto da więcej? 600. Żółci 600. 600 to raz drugi. No. I 600 mocno po... leci. No ale doi, no. Doi, doi jak można. Ile centymetrów ma duży... Będzie takie pytanie? No tak myślę... Jak nazywa uważasz? Się mniejsza z kości pod udzia? Strzałkowa? Strzałkowa. Łacińską? Chcesz odpowiedzieć ty czy ja? Co? Odpowie Paweł. Proszę bardzo, student medycyny. Który rok, Pawle? Czwarty. Proszę bardzo. Jest to kość strzałkowa po łacinie fibula. Tak jest! Fibula to taka wyspa z Tibi. Five head. Cały czas prowadzą żółci, mają na koncie 9200 zł. Byłem na studiach. To bardzo duża różnica. Zieloni 2,5 tysiąca i niebiescy 1300. Pięć pytań do końca pierwszego etapu. Losuję kolejną kategorię. Kółek, co ty w dupę piszesz? Tibia to też kość? Piszczel? Dobra, anatomia człowieka dawaj znowu. Światowa muzyka rozrywkowa. Znowu będzie jakieś dupy pytanie, typu jakiego koloru jest Michael... Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny, słucham państwa. Jakiej muzykę śpiewa w sensie? Zieloni 400, niebiescy 500, 500 po raz drugi, 600, żółci 600. Ty co mi tak dziwnie? 600 po raz drugi, kto da więcej? 600 po raz... 700 niebiescy. 700 po raz drugi, żółci 800, kto da więcej? Zieloni mają 600. 800 po raz drugi. No ziel... Znaczy niebiescy, bo baj. Trzeci. Ja pierdziele, ci niebiescy to takie Brian Deady. Puli tego pytania 1900 zł. Nie wiem, żółt? Ja czy który się niebiescy z panów interesuje to... się muzyką? Mamy dwóch faworytów. Tak? Tomasz i Paweł, tak? Nie. Czego słuchacie? Paweł Disco i Wawrzyniec. Polo. Paweł i Wawrzyniec. Oto pytanie. W którym zespole karierę rozpoczynał Goran Bregowicz? Dobra, imię takie jakiś tak, tupe... A, nie. Był to jugosłowiański zespół Biały Guzik, Bielodugme. Tak jest! Znany co ty w dupę powiedziałeś? Bielodugme. 1900 zł to jest pula 5 za to pytanie. Te pieniądze przychodzą na konto żółtych. Skąd teraz żółci mają 10 300, zieloni 200 i niebiescy. Ej, tylko... żółci po tym, jak wpieprzyli pierwszy, jaki kumbek, ty. Chyba nikt inny poza nim nie odpowiadał na pytanie, tak lecą. Ko 600 zł. Jeszcze 4 pytania do końca pierwszego etapu. Losuję kolejną kategorię. Z dupy kolegi? Oglądaj to. Niebiescy krzykną babank od razu i będą grali o 400 zł na plus. Oglądaj, bo są debilami. Oglądaj. Historia sztuki. Oglądaj. Five moment. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 zieloni. Zieloni 300. 400. Niebiescy 400. 400. 500 żółci. Zieloni 600. Zieloni 600. Ej, bo zablokują. No krzycz. 600 po raz. No krzycz, bo chodź. Ty debilu niebieski w dupę. No masz ty krzycz. Poli tego pytania 1500 zł. Ja pierdzielę, koniec. Oni już odpadli chyba. Proszę spojrzeć na telewizję. No jak nie mogli? Czekaj. Ty, 600 mieli. A rację, nie przeli... Ty, niebiescy już... To po co on powiedział 400? Nie... Nie wiem, w dupę. Ty, niebieski... 500 zł. Proszę spojrzeć na telewizję. W którym polskim mieście znajduje się zaprezentowany... To Gdańsk. ...pany zabytek. Mógłbym prosić o zbliżenie tej figury. Jak Sosnowiec. Ty jaki zumik. Proszę bardzo. Odpowiedź. Wydaje mi się, że witam figura Denku. Znajduje się w Gdańsku. Nie? Co to jest? To jest
Bóg morza Neptun. I dwór Artusa, tak jest. Przestraszyłem, ty. Byłem tam. Ty, ja tam byłem, jak Cejrowski tam był. Mam z nim zdjęcie spod tego Neptuna. Ten, co na boso chodzi, znasz? 1500 zł. Pokaż. Nie, bo brody na tym miałam. Nigdy tego nie zobaczycie. 9800, zieloni mają już 3000, natomiast niebieskim pozostało tylko 200 zł, a więc to, co potrzeba, żeby nie, wejść do licytacji. Tak szczerze, musiałbym poszukać na kompie. Dlatego dziękujemy wam za udział. Może znajdę, jak mi przypomnisz. Czekaj. On im zabrał 200, czy dał po 50 do domu? Pozostało tylko 200 zł, a więc to, co potrzeba, żeby wejść do licytacji. Nie macie już pieniędzy, żeby dalej licytować, dlatego dziękujemy wam za udział. Bon. Debile. Ja pierdolę. Niemieccy wygrali tylko 200 zł, oczywiście to są pieniądze dla nich. Ja losuję kolejną kartę. Zostali po 5 dych, to wrócę chociaż pociągiem do domu. Gorzej, jeszcze tylko 3 pytania do zakończenia pierwszego etapu. 200 zł na parę małpek. No małpka w 2002 to kosztowała parę złotych. Ile mogła kosztować? 4 zł? Ile kosztuje teraz? 10? Nie wiem ile. Kategoria ciekawostki. Czy złote mogę kosztować? No, to parę, to dużo nawet tych małp. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. Zieloni? 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedamy. Ja pierdziele, nie ogarniam tych pieprzony w dupę chytrus zielony. Już pewnie w ciechocinku wydał te 500 zł, co ma na głowę. Już mu się odpaliło, rozumiesz? Syndrom jakiś w dupę i już go popieprzyło. No nie wiem. Pytanie brzmi, jak się nazywa ten przedmiot? Jaki? Minuta na zastanowienie się. To nie widzę, co to jest. Ja myślałem, że to otwierać. Co to jest? Ciorna skrzynka. Może jakiś kolor. Nie mam pojęcia, wie ktoś? Ktoś dryluje. Co? Witam panowie, macie takie dziwne chmury, jakby ktoś dym puszczał? A macie też sąsiada, który oponami pali? Nie mam pojęcia, co to jest. Czekajcie, przyjrzyjmy się sekundkę. Co to może w dupę być? To jest taka jakość, że ledwo widzę, na co patrzę. Myślisz, Black Blue? Ty, szczerze? Ma to sens, ale zobaczymy, co to zaraz. 5 sekund jeszcze? Nie. A ile czasu zostało? 3 na zastanowienie się. Jak dupę telesko. I bardzo proszę o odpowiedź, czas minął. Nie jestem pewien, no strzelamy. Drylarka. Poproszę ten przedmiot do mnie. Co to było? Ej! Tym się żyletki... Ej, było takie urządzenie, co się nim kręci i się nim żyletki ostrzyło. Było takie, coś widziałem. Ale czy to byłoby to? Oj, nie wiem. Czy to miało dwie części? Ale ty wymyśliłeś słowo? Czekaj, czekaj. Ja pierdziele, to jest to! Żyletek. Jasne. Ossałka do żyletek. O kurwa! Ja pierdolę. 700 zł. Te pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jeszcze tylko 2 pytania do końca pierwszego etapu. Losuję następną kategorię. Ty, ale jakie... Poczekaj, bo żeletki ogólnie w dzisiejszych czasach to raczej jednorazowo ludzie używają już. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny. To jest takie urządzenie typu, że kiedyś było ciężko. I dlatego powstało, tak? Dziadek to się kamieniem ostrym golił jeszcze, tak?
Radę golisz 5 lat tą samą jednorazówką? Jezus Maria. Taką żółtą? Piłka nożna. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Nie wiem, kończył. 400 po raz. Chyba nie. 400 po raz. Trzeci. Sprzedany. Żółci są... Ty, poczekaj. Co jest z nimi? Dzisiejszy program. Co jest z nimi? W puli tego pytania 1400 zł. Ile bramek zdobyła reprezentacja Francji, broniąc tytułu Mistrza Świata w 2002 roku? 10. A wy, ile, ilu wtedy było w drużynie, wiesz? To jest ważne. No, wszystko jedno. Wydaje nam się, że nie strzeliłem 11. ani jednej bramki. Oczywiście, mają rację. Co? Ani jednej bramki. W tej chwili na koncie żółtych 10 400 zł, na koncie zielonych 2400. Ty, ale jeszcze to było w tym roku, co... W tym roku, co jest ten odcinek, był ten mecz, więc oni mieli łatwiej niż my. Tylko jedno pytanie do zakończenia pierwszego etapu. Losuję. Zero. Ostatnie pytanie. Kategoria chemia. Black Blue. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Sumie i rozpoczynam licytację. Nie, jak zieloni. Boże, on naprawdę to wydał już. 400 po raz. Oni to naprawdę w głowie już wydali. Po raz. Nic już nie dostanę. Trzeci. Pieprzone chytrusy zielone. Ja pierdziel. Przyszli po 5 na łebka. To już panowie, było planowane od początku. No my tutaj dawaj. Paweł tak. Gawrzyniec, proszę bardzo. Masz jakikolwiek pojęcie chemii, nie licząc tego? Nie mam. To wiesz czego? Panowie, oto pytanie. Czym należy nasycić... Co? Paweł tak. Gawrzyniec, proszę bardzo. Masz jakikolwiek pojęcie chemii, nie licząc tego? Nie mam. To wiesz czego? Panowie, oto pytanie. Nie licząc tego, wiesz czego? Czego nie chciał powiedzieć na głos kolega? 2002 rok. Co było wtedy modne? Wiesz, co mam na myśli? Jezus Maria. Czym należy nasycić wodę, aby otrzymać wodę sodową? Tlenek. To łatwe pytanie. Tlenek węgla. No. Oczywiście o wodę o dwutlenek węgla. Oczywiście CO2. Ale łatwe dostali na koniec. To było już ostatnie pytanie w pierwszym etapie naszej gry. Grę kończą zieloni, mają na koncie 2100 zł. Gratuluję państwu. Dupę zielona małpo, wypieprzaj już łachudro. Natomiast żółci mają 10700 zł. Zieloni to mnie zdenerwowali tą grą pasywną. Baba coś u zielonych powiedziała? Cały czas myślała, na co wyda 500. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. W finale z mistrzami zmierzy się drużyna żółtych. Witam, strzelec. Starzec w dupę. Drużyna żółtych świetnie sobie radziła w pierwszym etapie, czy boicie się? Panie Krzysztofie, witam, witam. Dotychczas występujące drużyny. O, Izidor. Trzeba przyznać, że to jest najsilniejszy zespół. Jaki tutaj występował. Ale bejtuje, żeby. Ale on bejtuje, żeby mocniej licytowali. Poprzedni był lepszy, ale Tony Stark się spłakał i przegrał. Pas. Młodzi ludzie pełni wiedzy w swoich głowach w każdej dziedzinie, ale ja może odpowiem taką. Piosenko. Ja wiem, że te wszystkie teleturnieje są ustawione. Zauważ, że jako jedyni żółci nagle z ciemności dostali... Co ty w dupę piszesz? Dobra. Ole, 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 ole. Tu jest. Bo przewinąłem katsenkę. Ole, 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 ole. Nie
się, nie damy się. Izydor, była małpka przed teleturniejem. Izydor. To było bardzo mocne, panie Izydorze, i uważam, że bardzo emocjonująco zapowiada się finałowy pojedynek. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Nie no, ja kibicuję mistrzom. Żółci to mnie tak denerwują. Drużyna żółtych ma 10 900 zł, drużyna mistrzów ma 12 000 do dyspozycji. Rozpoczynamy losowanie pierwszej kategorii. Nie robię klin od 2 tygodni, jesteś ze mnie dumny? O Boże. Kategoria literatura. To może światowa. Być wszystko. Ale raczej coś popularnego będzie, może damy radę. Będzie o Harry'ego Pottera. Ty, 2002 rok. Harry Potter będzie. 400 mistrzowie. 500 żółci. 600 mistrzowie. 700 żółci. 800 mistrzowie. 900 żółci. Mam 1000 po raz drugi, co na to mistrzowie? Okay. 1000 po raz... 1100. Mam 1100. Dobrze. 1200. Izydor, staruchów w dupę się zasza książka. Licytuj. 1500 po raz drugi i co na to rzuci? 1500 po raz... trzeci. Co na to? Aj, ludzie. Gówno w gaciach. Odpowiadają mistrzowie w puli tego pytania 2700 zł. Jak miała na imię wyimaginowana, ukochana Don Quixota? Maria, oni będą wiedzieli, ale... Czy już mogę odpowiedzieć? Proszę bardzo. Dulcynea. Dulcynea z Tobosa. Łatwe? W dupę łatwe. Była ta młoda, krzepka wieśniaczka z winarni. Czy żółci, Tomaszu, żałują, że nie licytowali dalej? No było w szkole, ale ja nie pamiętam. No fatalna, no. Ale czułem takie wahanie was, jednak ta chwila się przeciągała, takich, dlatego musiałem kończyć licytację. Ale... Błąd w licytacji nie powtórzy się. Tomaszu, pamiętaj, jesteś kapitanem, od ciebie dużo zależy. Jeszcze mamy 7 pytań. Rudy, jaki hop do przodu, co? Finału, więc no, wszystko może się zdarzyć. Losuję kolejną kategorię. Kim był ten cały Donkey Kong? Małpą. Polskie seriale. Oho, kiepsy. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Co ci ominęło? I tam. Mistrzowie 300. Żółci? Nic. 300 po raz drugi, 300 po raz trzeci. Nie powtórzy się. Nie powtórzy się błąd w licytacji. Żółci ile? Nic. Nic. Kurde, Rudy w dupę. Oczywiście w grze mówię. Tylko zapytam, dlaczego nie licytowaliście? Czy to rozgrywka taktyczna, czy akurat nie oglądacie telewizji? Czy oglądamy telewizję? Oglądamy telewizję, oczywiście. Czasami oglądamy telewizję. Nie, seriale to nie jest nasza kategoria i bez sensu byłoby ryzykować więcej. Nie, nie, nie. Niech to wygrają, oni odpowiedzą, a potem gramy dalej. A ja z kolei udzielam wam upomnienia za pasywność w licytacji. Drugie takie upomnienie, będzie to kara pieniężna. W puli tego pytania 500 zł, kategoria polskie seriale, kiepsy? Odpowiadają mistrzowie. Proszę. Kiepsy czy nie? Dzięki Kubidonek za 27 lat, witam. Spojrzeć na telewizję. Znowu czterej pancerni. Co, Szarik, cicho ty. Szarik. Szarik, jaka rasa Szarik? Pytanie brzmi, co w języku polskim oznacza imię tego psa? O Boże, w dupę, ty. Co? Ty, nie wiedziałem. Kulka? Ty, serio? To coś oznacza? Myślę, że to po prostu imię, typu imię. Typu imię. Kuleczka. Tak jest! Okay. Ty, ciekawa. Nie wiedziałem. W tej chwili mistrzowie mają na koncie 13 400 zł, a żółci 9 500. Przed nami jeszcze 6 pytań. W finale losuję kolejną kategorię. Z rosyjskiego? No tak, no bo to był za komuny serial, ale... nie wiedziałem w sumie. Kategoria fizyka.
Fizyka. Random Brut się wypowie. Po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 500. Rzuci 500. 500 po raz drugi. I 500 po raz trzeci. Ale ich obsłuli. Baba nawet nie powiedziała pas. Co w dupie ma? Tego pytania 700 zł. I daje upomnienie drużynie mistrzów za bierność w licytacji. Kolejne upomnienie będzie to kara pieniężna. Panie Pawle, rozumiem, że tu na pana możemy liczyć, pan interesuje się. Raczej na mnie mniej, a bardziej na Wawrzyńca. Bardziej pan Wawrzyniec. Proszę bardzo o to pytanie, Wawrzyniec. 700 zł puli. Jak nazywamy przejście cieczy w stan lotny poniżej temperatury grzenia? Poniżej temperatury grzenia? Ty, to ma jakąś inną nazwę wtedy? Sublimacja? To jest, mamy minutę. Nie no, specjalnie jest zaznaczone, że poniżej, dlatego nie parowania. Nie, nie, nie. Ejakulacja? To jest banalne, ale nie pamiętam. To chyba nie banalne. Nie. Zapytamy za ile. Ej, ciekawe jestem, co tu będzie. Już? Jeszcze chwilę. Ile czasu mamy? Jeszcze 8 sekund. Na zastanowienie się. Za jaką kwotę sprzedałbyś nam podwoła? Ale co? Co byś? W tupy ruda małpo. tego. Kolego. Panie Krzysztofie w dupę. Proszę odpowiedź. Oczywiście zaznaczam, że to był żart. W grze komputerowej każdy jest równy, każdy ma prawo. O, i nic mi nie zrobisz. Ez. Będziemy strzelać. Proszę bardzo, Tomaszu. Wawrzyniec rozumiał, tak? Pan Wawrzyniec, proszę bardzo. Strzelam. To będzie sublimacja. To jest po prostu parowanie. Co ty pieprzysz? Czyli tu dla bejtu dali. Ej, oni zbejtowali tym opisem. Czyli najprostsza podpowiedź. Znaczy odpowiedź. Ja pierdzielę, ale bejt. Ty, ale zbejtował Ibisz w dupa. Dzięki temu zjawisku wysycha na przykład plan. Nie będzie problemu w licytacji. Które zostają. Zła i przechodzą odpowiedź. Do puli następnego pytania, zanim wylosuję kolejną kategorię, obejrzyjmy reklamę. Znaczy, ja strzelałem od początku, że to parowanie, ale zaznaczone specjalnie była jakaś dziwny opis, to myślałem, że jest podchwytliwe. Stąd, a widzowie też pisali sublimacja, więc jest jakieś podobne zjawisko, tylko może jednak coś innego oznacza. Potrzebujesz montażysty na YouTube, TikTok? Ciężkie pytanie. Witamy państwa po reklamach. A właśnie, zobaczę, co to sublimacja. Sublimacja. Przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy. Aha, ze stału stałego w gazowy, a to było z cieczy w gaz. Ja pierdzielę, ty nie wiedz... A jaki jest przykład czegoś takiego? Jaki jest przykład sublimacji? Suchy lód. Suchy lód. Ty, suchy lód paruje, rzeczywiście. Ja pierdzielę. Ty, nauka na rzeczywistości. Nie to, co w szkole. Suchy pot. Oglądają państwo finał telewizji Awantura o kasę. Jeszcze 5 pytań do końca finału. Losu. Ciekawe. Tam nie było w szkole, ale żara tam. Lepszenie. Teraz się uczy. O, znowu. Kategoria... A nie, była chemia teraz, tak? Fizyka.
Ty, to była fizyka czy chemia przed chwilą? 200 zł od każdej drużyny, słucham państwa. 300. 300 mistrzowie, żółci? 400. 400 mistrzowie? Pas. 400 po raz drugi, 400 Alej po raz golom. Trzeci. Sprzedaż. Alej golom. Pytanie kupione za 400, ale w puli pytania 1400 zł. Który uczony wprowadził do fizyki pojęcie pędu? Newton, mastuwa, pierwsze to. Albo Pendow. Jan Pendow. Taki Rusek. Nie mam pojęcia. Był to Isaac Newton. Oczywiście nie można było wpaść na lepszą odpowiedź. A no! Jak jest pytanie o najprostsze rzeczy, zawsze mówisz Newton. Bo on te najprostsze dopiero ten, potem tamci trudniejsze odkrywali. Tam jak to się mówi. Isaac Skowyrski, a ten radziecki uczony, drużyna co miał córkę Czernobla dostała, tą drzwiowane. Co ta, tak, że prawo drzwi odkryła. 1000 złotych, jeszcze cztery pytania. A to radziecka fizyka, tego nie ma co się uczyć. Losuję kolejną kategorię. Ile pytań? Trzy czy jedno? Kategoria rozmaitości ze świata. A to jest ciekawe, to chyba przedmioty. A nie, przedmioty to ciekawostka. Rozpoczynam licytację, biorę od każdej drużyny. To jest mega RNG kategoria. Mistrzowie 300, żółci? 400. 400, mistrzowie? Dziękujemy. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedaż. Żółty, jak nie krzykniesz pało pieprzona, 2000 na start, to przegrałeś. Słyszysz mnie? Wygranie tego programu, czyli przejście do następnego, a również walka o zachowanie swoich pieniędzy. Odpowiada drużyna żółtych, mam w puli tego pytania 700 zł. Spójrzmy na telewizję. O. Do którego bliskowschodniego państwa należy zaprezentowanego... Nie wiem, Irak, Afganistan, coś teges, ale to nawet nam powiedzieli, że bliskowschodniego. Dobra, czekaj, ja mam pomysł. Spójrz u góry. To jest podchwytliwe. Pringlesy. To są wąsy z loga. Minuta na zastanowienie się. Jak Pakistan? Nie. Zielone barwy islamu. Zielone barwy islamu. Tupę, zielone barwy islamu. A czy jest poza tupę wybranym narodem ktoś tam, kto nie jest islamistą? Zielone barwy islamu, nerwie! Pieprzony w dupę. Księżyc, nie, nie, czekaj. Biało, zielone, miecze. Strzelamy. Flagę. Tak, ma takie, nie. Flagę mają, ale to jest flaga. To będziemy odpowiadać, myślę. Jakaś decyzja kapitana? Ja bym powiedział Irak i Luj. Chociaż Irak to nie groźniejsze by było? Może Iran? Irak to się groźniejsze wydaje, byłyby jakieś miecze. Oczywiście bez rasistowskich podtekstów. Ja mówię jakby to, co myślę. Wolność słowa. Decydujemy się na Arabię Saudyjską. Panowie, odpowiedź nie jest dobra. Iran. Iran, no. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Godło Iranu to jest? Trzy pytania do zakończenia finału. Losuję kolejną kategorię. Rudy, jak nie krzykniesz 3000, to dead. A wylosowana kategoria to... Tak, drukarzu. Panowie, no chyba to nie dla was. Polskie seriale. 300. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. Żółci 300. 400. Żółci? 400 po raz drugi. 400. 500. Mam 500 od żółtych. Mistrzowie? 1000. 1000. O! 1000 od mistrzów. 1000. Ej, będzie remis prawie. 1000 po raz. Co na to żółci? Trzeci. Boże. Nie wierzę, no. Ja pierdziele. Nie wytrzymam, no, z tym Rudym. Oczywiście mówię Rudy tak ogólnie, no nieważne co mam na myśli, nie obrażam nikogo.
Spójrzmy na Telebim. Żółta sraka. Oddaj chamie złoty róg. Kiepscy, kiepscy. Jaki znowu złoty róg, co? Miałeś chamie złoty róg. Do którego słynnego dramatu nawiązuje prezentowana scena z serialu Świat według Kiepskich. Miałeś chamie szablę z piór. Wesele Stanisława Wyspańskiego. Widziałeś, ale ty, szczerze, babka Sigma, zobacz. Spójrz na to zachowanie tych miernot. Prezentowana scena patrz z serialu Świat patrz według Kiepskich. Ta gada zastanówmy się, a babka Sigma pieprzy, leci na całego. Miałeś chamie szablę z piór. Wesele Stanisława Wyspańskiego. Rozumiesz to? Zastanówmy się. Co się będziemy zastanawiać? Golimy żółtych. Macie teraz na koncie 13 800 zł, a drużyna żółtych ma 9 100. Jaką szablę? Było czapka? Do zakończenia finału. Marzę, że dobra odpowiedź. Losujemy. Wie, bo była na tym weselu? Okej. Okay. Żółci 300, kategoria pas. Wędkarstwo. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. Żółci 300. 400. Mistrzowie 400. Żółci? 500. Mistrzowie? 600. Żółci? 700. Mistrzowie? 800. 900. 1000. Żółci? Mam już 1000. Mam 1100. Mistrzowie? 1100 po raz drugi. 1100 po raz... 1300. Mam 1300. Ciekawe ty, że mistrzowie grają. Nie opluli. 1500. Co chcę dorobić? Ty, żeby im się noga nie powinęła. Mistrzowie? 1600 po raz dwa. Mam 2. Ty, żeby się nogi... Jak żółci będą mistrzami, to pieprznę w monitor łokcia. Mam 100. Mam 100. Nie denerwuj mnie nawet. Mam 2300. Żółci 2300 po raz drugi. 2400. Mistrzowie? 2500. Mam 2,5. 2600. 2600 po raz drugi. 2700. Mam 2800. No to damy 3. A im się noga powinie coś czuje. Mam 300. Ej, nie, 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 panowie. Mam 300. Żółci? 300. Mam 300. 3400. Mam 3400. Słucham dalej. Ty, dupę. 3600. Babka. Żółci? 4000 zł. 4000 zł. Blokuj ich. 9200. I 4 po raz. Radomistrzowie? 9100. 900. A, nie mogą. 9100 zł. Po raz drugi i 9100 zł. Już nic nie słyszę od żółtych. A, bo i byś nie policzył trzeci chyba. Albo mogli wabank, albo i byś nie policzył. Coś tu nie gra. Bo ty chyba nie mogli, bo wcześniej blokowali na równo i nie mogli przelicytować. Ej, ale szczerze, babka ładnie, ale jak się noga po ten, nie mogli, no. Być może to pytanie zakończy program, jeżeli mistrzowie odpowiedzą na nieprawidłowo, wtedy ich zobaczymy w następnym programie, oni dzisiaj wygrają, a jeżeli się pomylą, no to mamy jeszcze nie, jedno pytanie w finale. Nie wiem, jak coś mistrzowie babanki luj, bo mnie popieprzy. 100 zł. Jak nazywamy urządzenie regulujące siłę potrzebną do wysnucia żyłki z kołowrotka? To jest... Stoper. Urządzenie? Nawet nie wiem, co to znaczy. Hamulec? No niby regulujące pasowałoby, ale ja nie wiem, co jest w wędce. Jest w wędce hamulec? Stoper? Zapaska, zaraz urządzenie regulujące. Mario. Siłę zapadka, zapadka po prostu. Nie, to nie będzie zapadka. Możesz wziąć podpowiedź. Czy możemy wziąć podpowiedź? Nie. Sprzedam państwu podpowiedź za 1000 zł. Kurze, jak tanio. 500. 1000 zł nie mogę taniej. 800. 1000 zł. No ruskim targiem, 800. Jakim ruskim? Czy biorą państwo za 1000 zł? Bierzemy. Proszę bardzo, odpowiedź sprzedana za 1000 zł.
I oto cztery warianty odpowiedzi. Nie wspieram. Jeden jest prawidłowy. Opornik. Zastawka. Ej, jest hamulec. Zasówka. Hamulec. Jak sądzisz? Ej, a opornik też pasuje. Znaczy nie wiem, czy to by dać. Jak wygadacie hamulec, to hamulec. Prądzie? Kto tam wie, co w tym kupę? Zobaczcie, jest. Wawrzyniec, nie zesraj się. Słyszysz mnie? Wabank? Czekaj, bo możemy nie myśleć. Możemy postawić 200, 300. Oni już sobie dali te 5000, co mają. Już wydał Rudy 500 zł, czy tam ile. Odpowiadamy, nie jesteśmy pewni na 100%. Hamulec mu. O Boże. Dlaczego żółci wyglądają na ucieszonych? Paweł, czy ja nie jestem pewien. Tu mamy kolegę wędkarza po prostu. I proszę on bardzo. Jemu się wydaje, że jest inaczej. Odpowiedź hamulec. Hamulec, tak jest. O Boże. Ty babka, mówił ci w dupę obok ten chłop, że hamulec. A babka znowu na swoim. Proszę Państwa, w puli następnego pytania. Na samym początku będzie już 13 100 zł. Żółci co prawda nie przelicytowali wędkarstwa, ale dzięki temu, że mistrzowie w bank, bo mnie popieprzy. Nie mogę patrzeć na Rudego więcej. A to już ostatnie pytanie w finale. Od tego wszystko zależy. Losuję ostatnią dzisiaj kategorię. Mistrzowie, proszę. Babka będzie za wolna, jest koniec. Koniec jest. Kategoria film polski. Zobacz, jakiś już Rudy już leci. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham Państwa. Za 5000. Dobra, babka szybsza. Państwo równocześnie no usłyszałem ty... od żółtych 4000, od z loży mistrzów usłyszałem wabank. Babka no była szybsza. Sytuacji poproszę realizatora, żebyśmy sprawdzili i zobaczyli jeszcze raz, jak to było w czasie nagrania, kto powiedział szybciej. Spójrzmy. Po 200 zł od każdej drużyny. Słucham Państwa. Za 4000. No wabank szybsze. Za 4000. Najpierw więc padło wabanka, więc sprzedaję pytanie mistrzom za wszystko. No. Tak ma być. 17 kapuli. Jednak to 4000 padło później, najpierw wabank. Ja powiem, że jest bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie od odpowiedzi na to pytanie zależą losy finału. Jeżeli drużyna mistrzów odpowie prawidłowo, to długie słowo. Wtedy skończy no, grę, mając na koncie 17 000 zł i was znowu powitamy w loży mistrzów. Liczył, że coś zabierze, jak przegra i tak. Jeżeli popełnicie błąd, wtedy wasze miejsce w następnym programie zajmie drużyna żółtych, mając na koncie 4900 zł. Minimalne krajowe w puli? W tamtych czasach to ich oto jest... Oto pytanie. Z 20. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Noce i Dnie? Jerzy Antczak. Bez konsultacji, świetna odpowiedź. O Boże. Dobrze, bo naprawdę jakbym jeszcze raz zobaczył Rudego, bym nie wytrzymał. O Jezus Maria. Bez wielka radość drużyny mistrzów. Po raz trzeci wygrywamy nasz program. Tylko za dzisiejszą awanturę o kasę mają 17... Reżyser zawsze Jerzy. Albo Andrzej. Już będziemy w loży mistrzów gościli drużynę mistrzów. Najlepszy gracz z tego turnieju życiowa szansa. 1000 na łebka. Za tylko program zarobili 17 000 zł. A za 3 programy 45 100 zł. Natomiast jeżeli by Państwo chcieli wziąć... 45 000 już zarobili. Ale ty spory pany, ty. 3 odcinki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę